Dzień dobry Państwu. Nazywam się Klaudia Bielińska. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący wizualizacji 3D oraz wirtualnego przelotu z wykorzystaniem produktów LiDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającym niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych. Wizualizacja trójwymiarowa oraz wirtualny przelot z wykorzystaniem produktów LiDAR zostaną wykonane w oprogramowaniu ArcGIS w aplikacji ArcScene. Aplikacja ArcScene dedykowana jest pracy z danymi trójwymiarowymi. W pierwszej części ćwiczenia zajmiemy się dostosowaniem symbolizacji warstw wektorowych. Warstwy wektorowe, z którymi będziemy pracować, to pojedyncze drzewa, jak również dachy budynków. Są to warstwy, które zostały wygenerowane w oparciu o dane LiDAR w oprogramowaniu NVLiDAR. Zajmiemy się również dostosowaniem symbolizacji warstw rasterowych, dwóch ortofotomap oraz numerycznego modelu terenu. Naszym celem jest przedstawienie jak najbardziej rzeczywistej, trójwymiarowej wizualizacji poszczególnych obiektów, a następnie wykonanie wirtualnego przelotu nad obszarem, na którym znajdują się przedstawione przez nas symbole. Wirtualny przelot może zostać przygotowany, jak również może zostać nagrany w aplikacji ArcScene, a później możemy odtworzyć taki wirtualny przelot w innym oprogramowaniu służącym do odtwarzania multimediów. W takim razie przejdźmy do wykonania ćwiczenia w aplikacji ArcScene. Po uruchomieniu aplikacji ArcScene i po wczytaniu przygotowanego projektu sceny możemy zobaczyć wyświetlone warstwy wektorowe, jak również warstwy rastrowe. Warstwy wektorowe, z którymi będziemy pracować, to trees, czyli drzewa, buildings, czyli budynki, jak również warstwy rastrowe, dwie ortofotomapy i numeryczny model terenu. W tabeli zawartości będziemy mogli dostosować symbolizację poszczególnych warstw. Domyślnie w aplikacji ArcScene wszystkie obiekty w warstwie mają takie same symbole. Przykładowo drzewa, obiekty punktowe, symbolizowane są jako pojedyncze punkty. W związku z tym, że punkty w wizualizacji 3D nie odzwierciedlają wszystkich parametrów rzeczywistych drzewa, taką symbolizację należy zmienić. Zajmiemy się teraz zmianą symbolizacji drzew. Aby zmienić symbolizację warstwy drzewa, otwórzmy właściwości warstwy drzewa. W tabeli zawartości zaznaczmy warstwę Trees, a następnie prawym przyciskiem myszy otwórzmy właściwości warstwy Trees, czyli właściwości warstwy tematycznej. W oknie właściwości warstwy tematycznej przejdźmy do zakładki Symbolizacja. W tej właśnie zakładce możemy dostosowywać, zmieniać symbol reprezentujący obiekty w danej warstwie. Symbol, który reprezentuje teraz drzewa, to żółty punkt. Ten żółty punkt zmienimy tak, aby rzeczywiście reprezentował drzewo w trójwymiarze. Więc kliknijmy na żółty punkt. Po chwili otworzy się selektor symboli. Jak widzimy, w selektorze symboli mamy możliwość wykorzystania bardzo wielu różnych symboli. W związku z tym, że te żółte punkty symbolizują drzewa, chcemy w całej bazie symboli wyszukać symbole reprezentujące drzewa. Więc w oknie wyszukiwania wpiszmy tree i kliknijmy Enter, aby wyszukać symbole reprezentujące drzewa. Po wywołaniu wszystkich symboli trójwymiarowych reprezentujących drzewa możemy zobaczyć, jak wiele tych symboli jest w bazie danych. Do dzisiejszego stworzenia wizualizacji wykorzystamy symbol dla drzew Bottle Tree. Kolor tych drzew możemy zmienić, wybierając z tabeli kolorów, na przykład kolor zielony.
i następnie kliknijmy OK, aby zatwierdzić ten symbol. Ponadto drzewa, które zostały wygenerowane w oprogramowaniu NVLeader, posiadają swój atrybut wysokość oraz rozpiętość korony drzew. Znając atrybut wysokości każdego drzewa, możemy je zasymbolizować, właściwie zwizualizować po rzeczywistej wartości wysokości tego drzewa. W związku z tym, będąc nadal w zakładce symbolizacja w oknie dialogowym właściwości warstwy tematycznej, wybierzmy opcję zaawansowane symbolu i wybierzmy rozmiar. W oknie rozmiar podczytamy teraz wartości wysokości każdego drzewa z tabeli atrybutów. W tabeli atrybutów wartości wysokości znajdują się w kolumnie height, czyli wysokość. Wybierzmy height, następnie kliknijmy OK, aby zastosować tą wartość. Kliknijmy zastosuj i następnie OK i po chwili zobaczymy, że żółte punkty zostały teraz zamienione na symbole trójwymiarowe drzew. W ten sposób zmieniliśmy symbolizację drzew. Przejdziemy teraz do zmiany symbolizacji kolejnej warstwy wektorowej, jaką jest warstwa buildings, czyli warstwa budynki, a właściwie warstwa reprezentująca dachy budynków. Gdy przybliżymy się do sceny, zobaczymy, że wyświetlone są tutaj dachy budynków. Jest to shape Z, shape, który posiada wartość Z, czyli wartość wysokości. Żeby zmienić symbolizację warstwy dachów, otwórzmy właściwości tej warstwy, czyli prawym przyciskiem myszy właściwości warstwy tematycznej i z zakładki symbolizacja kliknijmy symbol. Teraz dachy wszystkie wyglądają tak samo, reprezentowane są przez niebieski poligon, a my w całej bazie symboli postaramy się wyszukać symbolu, który będzie reprezentował dach. Więc w polu wyszukiwania wpiszmy roof i kliknijmy Enter. Po chwili otrzymamy dwa symbole, które reprezentują dachy. Wybierzmy pierwszy symbol Slate Roof i również ten dach możemy pokolorować na przykład na czerwono. Kliknijmy OK, kliknijmy również OK we właściwościach warstwy tematycznej i wszystkie dachy zostaną teraz zmienione z niebieskich na czerwone. W ten sposób dokonaliśmy zmiany symbolizacji dwóch warstw wektorowych. Następnie zajmiemy się warstwami rasterowymi. W tabeli zawartości wyłączmy warstwę wektorową drzewa, jak również budynki i wyłączmy widoczność warstwy rastrowej, czyli dwóch ortofotomap. Pozostawmy jedynie włączony numeryczny model terenu. Numeryczny model terenu, który teraz widzimy, możemy również dostosować. Możemy między innymi zastosować efekt cieniowanej rzeźby terenu na numerycznym modelu terenu. W takim razie przejdźmy do właściwości warstw. Zaznaczmy tę warstwę na liście i prawym przyciskiem myszy otwórzmy właściwości warstwy tematycznej. W zakładce symbolizacja w oknie właściwości warstwy tematycznej możemy użyć efektu cieniowania zboczy. Aby skorzystać z tego efektu, zaznaczmy pole i wpiszmy wartość Z. Wartość Z 1, kliknijmy zastosuj, aby zastosować efekt i po chwili numeryczny model terenu ma już na sobie zastosowany efekt cieniowanej rzeźby terenu. Ponadto musimy tutaj dokonać jeszcze jednego procesu. Musimy ustawić wysokość bazową numerycznego modelu terenu. Przejdźmy do zakładki wysokości bazowe. W tej zakładce możemy ustawić wysokość z powierzchni. Korzystamy teraz z wartości wysokości, które zapisane są w numerycznym modelu terenu. Czyli tutaj w pierwszej części wysokość z powierzchni zaznaczmy opcję udrapowane na żądanej powierzchni. W tym przypadku wartości wysokości będziemy podczytywać z rzeczywistych wartości numerycznego modelu terenu. Wybierzmy klepino NMT, kliknijmy zastosuj
Po chwili wysokość zostanie przypisana i możemy zamknąć okno właściwości warstwy tematycznej, klikając OK. Następnie przejdziemy do ustawienia symbolizacji ortofotomap. Włączmy teraz widoczność dwóch ortofotomap. Możemy zauważyć, że te dwie ortofotomapy znajdują się poniżej numerycznego modelu terenu, a naszym celem jest udrapowanie tych dwóch ortofotomap na numerycznym modelu terenu. Więc żeby to zrobić, musimy najpierw ustawić bazowe wartości wysokości dwóch ortofotomap. Otwórzmy właściwości pierwszej ortofotomapy. Prawym przyciskiem myszy otwieramy właściwości warstwy tematycznej i w oknie właściwości warstwy tematycznej wybieramy zakładkę wysokości bazowe. W tej zakładce w pierwszej części wysokości z powierzchni włączmy opcję udrapowane na żądanej powierzchni. W tym przypadku chcemy, żeby ortofotomapy zostały udrapowane na powierzchni numerycznego modelu terenu, więc wybierzmy raster reprezentujący numeryczny model terenu. I kliknijmy OK, aby zastosować ustawienie. Ponownie zmienimy te wartości bazowe wysokości dla drugiej ortofotomapy, czyli otwieramy właściwości warstwy tematycznej, zakładkę wysokości bazowe i tutaj ponownie w części wysokości z powierzchni zaznaczamy opcję udrapowane na żądanej powierzchni, klepinu NMT, klikamy OK i efekt zostanie wykonany. W tym przypadku widzimy, że numeryczny model terenu niezupełnie znajduje się poniżej ortofotomapy. W związku z tym numeryczny model terenu musimy nieco obniżyć. Przejdźmy do właściwości warstwy klepino NMT i ponownie do zakładki wysokości bazowe. W tej zakładce wysokości bazowe możemy ustawić przesunięcie warstwy. Dodaj stałą wysokość przesunięcia w jednostkach sceny. Jeżeli chcemy przesunąć warstwę powyżej, wtedy ustawiamy wartości dodatnie. Jeżeli natomiast chcemy przesunąć warstwę poniżej, ustawiamy wartości ujemne. W tym przypadku przesuwamy warstwę jedynie właściwie o jedną jednostkę wysokości, czyli wpiszemy wartość minus 1. Gdy klikniemy OK, numeryczny model terenu nieco przesunie się poniżej tych dwóch ortofotomap. I teraz widzimy dokładnie, że te dwie ortofotomapy są udrapowane na numerycznym modelu terenu. Na tym etapie ćwiczenia zostaną wykonane zadania związane z tworzeniem animacji. W celu stworzenia i oglądania animacji na scenie skorzystamy z paska narzędziowego animacji. Pasek narzędziowy może być już włączony, może się znajdować na pasku narzędziowym aplikacji ArcScene. Jeżeli tego paska tam nie ma, wystarczy, że otworzymy menu główne ArcScene, zakładkę Dostosuj. Na zakładce Dostosuj wybierzemy paski narzędziowe i z pasków narzędziowych wybierzemy pasek animacji. Następnie otwórzmy kontrolki animacji. Kontrolki animacji pozwolą nam na nagranie animacji, na odtworzenie animacji, na wstrzymanie animacji, jak również na zatrzymanie animacji. Aby nagrać animację, wystarczy, że zarejestrujemy kilka ruchów myszki. Wystarczy, że przybliżymy się do jakiegoś obszaru, zmienimy kąt patrzenia na jakiś obszar, jak również na obiekty na wybranym przez nas obszarze. Włączmy w takim razie przycisk Nagraj. Teraz widzimy, że przycisk jest czerwony, więc oznacza to, że możemy już rozpocząć nagrywanie. Przybliżmy się do stworzonej przez nas sceny, oddalmy się od tej sceny, obróćmy scenę w prawo, obróćmy scenę w lewo, zmieńmy kąt patrzenia na obiekty znajdujące się na scenie. I te kilka ruchów, które właśnie teraz wykonujemy, zostaną nagrane i zapisane, a my następnie możemy je odtworzyć. Aby zakończyć nagranie, kliknijmy Zatrzymaj, a następnie kliknijmy Odtwórz. Animacja przez nas zapisana zostanie odtworzona.
Nagraną animację możemy wyeksportować do formatu AVI. Z paska animacji wybierzmy animacja i następnie eksportuj animację. W oknie eksportu animacji wpiszmy tytuł dla animacji, i kliknijmy eksportuj. Następnie w oknie kompresji wideo możemy wybrać kompresor wideo, bądź też możemy zostawić domyślnie wybrany. Gdy klikniemy OK, animacja zostanie wyeksportowana. Po zakończeniu eksportu należy zamknąć aplikację ARX Scene i wyświetlić zapisany film w oprogramowaniu, które służy do wyświetlania multimediów. Głównym celem ćwiczenia było przygotowanie wizualizacji 3D obiektów wygenerowanych z lotniczego skanowania laserowego. Korzystając z narzędzi dostępnych w ARX Scene, ortofotomapa została udrapowana na numeryczny model terenu, jak również zostały wyświetlone i odpowiednio zasymbolizowane obiekty 3D reprezentujące drzewa oraz budynki. Dzięki wizualizacji 3D oraz narzędziom animacji został przygotowany wirtualny przelot nad wybranym obszarem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialider.gugik.gov.pl.